To, co tutaj trzymam, nazywa się mala, ale zanim powiem o tym więcej, bardzo dziękuję, że tu jesteś. Nazywam się Maksymilian. Od 13 lat szukam odpowiedzi na rozmaite pytania dotyczące tajemnic tego świata. 7 lat temu trafiłem na wiedzę wedyjską, która bardzo holistycznie opisuje otaczającą nas rzeczywistość. Znajdziemy tam informacje z zakresu medycyny, aż po naukę o gwiazdach. Na tym kanale będę ubierał dla Ciebie wiedzę wedyjską w jej przejawy w rzeczywistości, aby była bardziej dostępna dla naszych umysłów. A jeżeli interesują Cię takie tematy, serdecznie zapraszam do subskrypcji oraz dawania łapy w górę. Jednak, zanim przejdziemy do sedna, chciałbym bardzo podziękować wszystkim ludziom, dzięki którym tutaj dzisiaj stoją, mojej rodzinie, moim przyjaciołom oraz moim duchowym nauczycielom Satyani Lamani, Maturana Tidzdas, Swami Purna Chaitanya. A więc nie traćmy czasu i przejdźmy do dalszego materiału. Mala składa się ze 108 koralików. Służą one do powtarzania mantry, modlitwy. Starożytni mędrcy wybrali właśnie tą liczbę i nie bez przyczyny. A przyczyna ta ukryta jest w naturze Układu Słonecznego, w którym żyjemy. To, co będziemy robić, to będziemy sprawdzać pewne zależności między wielkością Ziemi, Słońca, Księżyca, a dokładnie między ich średnicami oraz odległościami między sobą. Z racji tego, że posługuję się liczbami, które daje mi Google, bardzo proszę o 2% marginesu, jeżeli chodzi o te obliczenia, ponieważ jak zobaczycie, no nigdy nie trafimy w 108, ale będziemy bardzo blisko tej cyfry. A więc zaczynamy naszą małą matematyczną zabawę. Na początek, odległość Ziemi do Słońca wynosi 149 milionów 600 tysięcy kilometrów. Jeżeli podzielimy ją przez średnicę Słońca, otrzymany wynik to 107,42. Następnie mamy Księżyc i Ziemię. Jeżeli podzielimy odległość od Ziemi do Księżyca poprzez średnicę Księżyca, również jesteśmy bardzo blisko 108. Tym razem jest to 110,5. Mamy również bardzo ciekawą liczbę, jeżeli chodzi o dni, które potrzebuje Księżyc na obieg wokół Ziemi. I jak widzimy, jest to 27,3 dnia. Jeżeli pomnożymy to razy 4, również mamy około 108. Cykl miesiączkowy kobiety, młodej kobiety, według informacji dostępnych w internecie, wynosi od 21 do 35 dni. Książkowo przyjęło się 28. Jeżeli pomnożymy 28 razy 4, mamy 112, także również jesteśmy blisko 108. Ciąża człowieka trwa 280 dni. Podobnie trwa ciąża krowy. Tutaj możemy wrócić jeszcze do wartości kosmicznych. Jeżeli podzielimy średnicę Słońca przez średnicę Ziemi, mamy 109,3. 108 przejawia się również w czymś tak dla nas normalnym, jak albo potrzebnym, jak oddychanie. Według Wikipedii zdrowy człowiek oddycha od 12 do 17 razy. Jeżeli przyjmiemy średnią, czyli 14,5, no i według podstawowych zasad matematycznych zaokrąglimy do 15. Otrzymamy 10 800 oddechów na 12 godzin. Czyli można by powiedzieć, że na każdą z pór doby, czyli porę dnia i porę nocy, człowiek wykonuje 10 800 oddechów. Na obrazku widzimy Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, Pentagon, którego nazwa pochodzi od bryły budynku. Tutaj taka ciekawostka, że
Łączna długość wszystkich korytarzy wynosi 28 km. Także gdybyśmy pomnożyli to przez 4, po raz kolejny bylibyśmy blisko 108. I kąt pentagonu jako figury geometrycznej wynosi 108 stopni, a w jego bryłę możemy wpisać osławiony symbol alchemiczny pentagram. Łatwo wyobrazić sobie, co by było, gdyby Słońce było dalej albo bliżej, dlatego nie będę tego omawiał, ale Księżyc jest bardzo ciekawy, ponieważ to właśnie grawitacja Księżyca powoduje kąt nachylenia, pod którym obraca się nasza Ziemia, i naukowcy mówią, że gdyby Księżyc był bliżej albo dalej, mogłoby to zakończyć życie na naszej planecie. Jeżeli Księżyc choć trochę oddaliłby się od naszej planety, spowodowałoby to wytrącenie z naszego kąta nachylenia i doprowadziłoby do przebiegunowania, no i moglibyśmy oglądać sceny podobne jak w filmie 2012. A gdyby Księżyc był bliżej, mogłoby to wywołać powodzie i tsunami na całym świecie, co też z pewnością zakończyłoby życie, jakie znamy. A na tym krótkim gifie widać, w jaki sposób grawitacja Księżyca wytrąca z orbity Ziemi różne meteoryty oraz inne kosmiczne śmiecie, które mogłyby nam zagrozić. Łatwo sobie wyobrazić, że tutaj ta proporcja 108 też ma kluczowe znaczenie, ponieważ gdyby Księżyc był trochę dalej, no to mógłby nie być w stanie nas ochronić. Mógłbym poruszyć kwestię numerologiczną, jeżeli chodzi o 108, ale nie chcę tego robić w tym nagraniu. Daj znać w komentarzach. Jeżeli Ciebie to interesuje, to chętnie się tym zajmę. A teraz zdradzę Tobie wielką tajemnicę, jeżeli chodzi o 108 i hinduizm. W tradycji wedyjskiej Bóg inkarnował niezliczoną ilość razy na naszej planecie. Przed sobą widzisz 10 najbardziej znanych awatarów. Każdy z nich jest powiązany z jedną z planet Układu Słonecznego. Na przykład Narasimha z Marsem, Vamana z Jowiszem, Parashurama z Wenus, a Rama i Krishna są połączeni ze Słońcem i z Księżycem, czyli bohaterami naszego filmu. Jeżeli kiedyś miałeś przyjemność być na Woodstocku albo spotkałeś krysznowców, na pewno słyszałeś mantrę Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tak zwana Maha Mantra, największa, najpotężniejsza mantra hinduizmu, odwołuje się do Słońca i Księżyca, którym bezdyskusyjnie zawdzięczamy życie na tej planecie. Więc to by było na tyle, aczkolwiek temat 108 jest nie do wyczerpania. Jeżeli Ciebie zainteresował, daj znać w komentarzach. Jeżeli film Ci się podobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, oczekując na kolejne nagrania. A ja tymczasem bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Do zobaczenia.